robisz? Fikota rysuje. O, a o czym? A o pierwszych lodach. Pojawił się lód na jeziorze. No i wpadłem na taki pomysł, żeby narysować takiego gościa, który chce siedzieć na rybach pomimo tego lodu. Skądś to znam. Chyba widziałam cię wczoraj takiego. No i scenariusz Fikota jest taki, że tutaj będzie siedział sobie pan, wędki ma na pomoście, jest mocno zdenerwowany, będzie cały oblodzony, siatka mu zamarzła, na żyłkach będzie masa sopli, tutaj ta żyłka będzie wchodziła w lód, no i tutaj będzie szła kaczka wzorem z Fikota, który już wcześniej mieliśmy, będzie szła kaczka po tym lodzie i będzie się śmiała. Kwak. Nie no, haha. Ha. Ja zawsze słyszę, że te kaczki się ze mnie śmieją. One się zawsze ze mnie śmieją. Ja się nie dziwię. No ale z czego one się tak śmieją? Z lodu. No nie, one się śmieją z tego, że ryby nie biorą. Panie, tu nie ma ryb. Ale jakim cudem ty wczoraj nie zerwałeś tej wędki? Przecież naprawdę miałeś sople. No, było tak właśnie, że już mi wędka zamarzła. No. Wędka też zamarzła, ale żyłka już obrosła lodem. Czy kołowrotek się kręcił? Nie. Nic się nie kręciło. Dobra. Fikot będzie niebawem opublikowany, może już nawet jutro. No, bo to za chwilę już nie będą pierwsze lody, tylko będą regularne. Chyba jak zwykle północ ci zostanie. No najlepiej o tej porze mi się rysuje. Jakoś tak najlepsze pomysły przychodzą do głowy i najlepsza kreska z ręki wychodzi o tej porze. No bo jednak fikoty to jest z pasji rysowane, a to co jest zawodowo rysowane w dzień, no to musi być zawodowo narysowane, a tutaj jest rysowane dla przyjemności. Boże, to kawusia musi być. Patrz, jaki mam kubek. Ty, no skąd my ten kubek mamy? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Szybciej. To nie fabryka. Tu się rysuje. Tak a propos, właśnie wszystkie nasze grafiki są rysowane w rozmiarze 40x40 cm. Pomimo tego, że wiadomo, na fejsie są publikowane w bardzo małych rozmiarach, no to rysujemy je w ten sposób, żeby je można było wydrukować. Taki obrazek, który można powiesić na ścianę. No i też w przyszłości będziemy chcieli zrobić kalendarze z fikotami i na każdy miesiąc będzie osobny rysunek. W tym roku nie zdążyliśmy z kalendarzem, ale to czemu nie zdążyliśmy? Możecie zobaczyć na naszym filmiku z pierwszego roku pobytu na Mazurach. Niestety to, co się stało w lecie, pokrzyżowało nam wszystkie plany. Musieliśmy się naprawdę długo zbierać, choć wyglądało to może nie tak drastycznie, ale uwierzcie mi, że było. A co ty dalej robisz, kochanie? Maluję. Tworzę tło. O. Trzeba obrazkowi odpowiedni klimat nadać, taki trochę ponury, zimowy, zimny. Ale jeszcze właśnie nie chcę robić ościeżonych choinek, bo z tym śniegiem to różnie jest. U nas na Mazurach już jest, ale chyba w Polsce to jeszcze nie tak do końca wszędzie, nie? A co tutaj tak malarsko się zrobiło? No tak jakoś po prostu postanowiłem sobie troszeczkę wyjść poza moją strefę komfortu, czyli typowego rysunku komiksowego.
i połączyć właśnie typowy kolor rysunek komiksowy z takim, można powiedzieć, troszkę bardziej artystycznym wyrazem. A bardziej chodziło mi o to, że szukałem klimatu. No i jakoś tak po prostu samo wyszło. Czyli szykuje się nowy styl Fikota. Tego jeszcze nie było. Nie, wędkarz będzie w taki bardziej komiksowy, normalny sposób. No jednak wędkarz musi być bardzo wyraźny. Tło, natura, która jest gdzieś tam na drugim planie, można sobie pozwolić, żeby było to bardziej malarskie, ale wędkarz tutaj na pierwszym planie, no musi być więcej detalu na nim, ten sprzęt musi być wyraźny i tak dalej. Miśka, chodź tu na sekundę. Chciałaś śnieg? Chciałam. Widzisz, jak mąż cię słucha? Ty, taki malarski fikot musi fajnie na płótnie wyglądać. Kończymy, w sensie kończymy nagrywanie tego filmu, bo nie możemy przecież odsłonić wszystkich kart przed publikacją, także efekt finalny zobaczycie na fanpage'u Fikoty. Zapraszamy serdecznie, także do zobaczenia na Fikotach.